Okej, załatwieni. Czy mam tu coś do leczenia w ogóle? Leży coś? O, jest. Jeden punkt. Chociaż tyle dobrze. Nie, widzę drugi. W tym kolorze wokół, nie wiem, co widać, czy to jest zielony, czy nie. Ale leczy, to najważniejsze. To jest pierwsza lokacja, w której byliśmy. Dom. A co on musiał z domu odkryć? Coś z przeszłości, ale co? O nie! No nie gadaj! Oh fucking god. W końcu inne bronie. Kurwa, ale to były moje ulubione bronie z poprzednich God of War'ów. Uwielbiałem je po prostu. Nigdzie się nie ukryjesz, Spartaninie. Możesz próbować uciekać przed prawdą, ile tylko chcesz, ale to nic nie zmieni. Udajesz, że jesteś tym, kim nie jesteś. Nauczycielem, mężem, ojcem. Ale przed jedną prostą prawdą nigdy nie uciekniesz. Nie zmienisz się. Już zawsze będziesz otworem. Bogiem wojny, kurwa, ale wam będę napieprzał. A, w końcu. Kuchwa, w końcu. Ogniste bronie. Jestem już twoim potworem. Dobrze, bracie. Pora sprawdzić te ostrza. Czyli tak, rozumiem, że tak. Rozumiem, że Atena to nie jest bóg nordycki. Atena kojarzy mi się z bogiem greckim, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście, jak mówię, to się może wszystko powtarzać, bo tak naprawdę to ta rozpiska bogów jest bardzo podobna. Wszyscy ci bogowie są tacy powtarzający się wszędzie. Więc w tym momencie po prostu ja czasami nie jestem pewien, czy pewne rzeczy są te same, czy inne. Uwaga z tyłu! Jezu, ale to jest epickie, po prostu w końcu! Jezu, ja co, narzekałem na system walki, co planują teraz mi takie rzeczy robić? Oh my god, w końcu. No, dajcie z powrotem, niezły achievement. Chyba widzę drzwi do świata między światami. Zobacz, są tuż przed tobą. Idź skrótem do świątyni łączącej światy. Mam ostrze chaosu? Aha, czyli że będę miał więcej broni jeszcze. Nie wiadomo w sumie co. Ale to jest niezła jazda, powiem szczerze. To jest duża zmiana. To może bardzo dobrze wpłynąć na rozwój rozgrywki. Zwłoki Tamura, góra, przedgórze. Tutaj coś mam jeszcze tutaj zrobić, czy co?
Mam wejść do tego, no ja rozumiem, ale... Okej, okay, czyli na razie ten punkt się po prostu nie zmienia. Rozumiem. Ale dokąd mam iść? To jest żółwik, więc to jest prawdopodobnie to... O kurde, nie mam żadnego teleportu bliżej? Mam tylko tutaj? Jak muszę, to przejdę tutaj, to bliżej niż to, co ja mam. Chyba bliżej. Wiem, że to nie ze mną tam wczoraj rozmawiałeś. Chciałbyś mi się z czegoś zwierzyć, bracie? Zaręczam, że pod względem dyskrecji nie mam sobie równych. W każdym razie polecam się. Gwoli wyjaśnienia, wiedziałem, że jesteś Grekiem. Atena? Każdy by zgadł. Aha, czyli potwierdzają, ten to jest grecki Bóg, no. Prawda, prawda. Pamiętam, że był taki, ona wygląda jak posąg. I jakiś tak w ogóle mam jakiś grecki posąg. Nie wiem, czy przedstawiający ją, ale... Ale z pewnością ktoś coś kogoś podobnego. Hej, cuchniesz obcą magią. Na słodką Nannę. Co ty tam masz? Nigdy takich nie widziałem. To musi być pamiątka rodzinna. Nie. I nigdy nią nie będą. Synu, z bratem stworzyliśmy Mjolnira dla tego wielkiego idioty. Umiem rozpoznać jakość. A one są wyjątkowe. A gdzie twój gówniarz? Zachorował. Nie. Co się stało? A sobie? Nie. To ja zawiniłem. I to ja muszę to teraz naprawić. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za coś złego, nie? Powiedz, jak mogę mu pomóc? Wiele potrafię. To co, może pójdę z tobą? Nie. Pracuj dalej. To wystarczy. Dobrze. Więc dokąd to tak ci się śpieszy? Do świata zmarłych. Do Helheimu. Cholera, poważna sprawa. A no, poważna, poważna, nie powiem, że nie. Ej, przejdźmy teraz na środek. Teraz jak to się obsługiwało? Jakoś to działało, ale jak? Runę podróży do Helheimu. Część stołu się odblokuje. Logo God of War'a się pojawiło. Jak to oznacza? A, do Asgardu by się przydało pójść. Rozumiem, do wszystkich tych światów będziemy mogli pójść, tak? Czy nie? Helheim. Może niekoniecznie w sumie. Naprawdę to zrobimy. Przynosi nas teraz, czy co? Okej, okay. Okej. Okay. Definitywnie przenosi. Będę cię wspomagał! A co on tu robi? Skąd on się tu wziął w ogóle? Ech. Pozwolę sobie nadmienić, że to, co zamierzasz zrobić, to absolutne szaleństwo. Nawet Odyn nie przetrwa na tym mrozie. Tak więc, oby te ostrza działały. Ja tylko chciałem aktywować to miejsce, więc... Nie wiem, czy trzeba je aktywować, czy one się same aktywują, ale dobra. Kliknąłem, więc chyba już są aktywowane. Helheim.
Kurde, ale mroźno to jest, prawda. Nie, to jeszcze most łączący światy. Zmierzamy na most przeklęty. Umarli przechodzą nim do krainy wieczności, miasta Helheim. Nad wszystkim czuwa strażnik mostu, to jego szukamy. Dalej tym mostem. Trafimy prosto do niego. Ja chcę przełączyć broń na inną, to co? A, dobra. A i teraz im zadaję obrażenia. Jezu, jaka ta broń jest... O, ale to jest płynne. Świetne po prostu. Już zacząłem mi jakieś obrażenia zadawać, bo wcześniej to nic im nie zadawałem. Kompletnie. W ogóle przydałoby się także zainteresować grą i kupić jakieś przedmioty dodatkowe. Bo ostatnio bardzo sobie to, od początku gry sobie to olewałem. Zarośla hel blokujące drogę. Spartańska szarża. Widzisz? To jeden z powodów, dla których po nie poszliśmy. Wypieprzaj, wypieprzaj, gościu. Ach, to jest przyjemne. Uwaga z lewej! Coraz bardziej zwalniasz! O! Już po wszystkim? I zdechło. Żarło i zdechło. Bo jedyne momenty, kiedy gra przerywa, to jest właśnie to. Okej. W każdym razie. Tutaj już wszystko mamy. Użyj swoich ostrzy, aby spalić zarośla hel blokujące drogę. Widzisz? To jeden z powodów, dla których po nie poszliśmy. Serio, to aż tak dobrze działa? Czy ja mam takie ogniste ostrza? Nie pamiętałem, żeby one były ogniste. Pamiętałem, że one mogą mieć jakieś właściwości, rzeczywiście. Też wyglądały zawsze, jakby były ogniste. Kurde, już zapomniałem po prostu może, że poprzednio tego do wory tak dawno grałem temu, że... Ajajajajajaj. Muszę zobaczyć, że na PS3 nie da się kupić jeszcze cyfrowo całej kolekcji God of War'a. Wydaje mi się, że jest taka szansa, że tak. Gdyby się udało, to po prostu może łatwiej byłoby kupić PS3 i wtedy... wtedy po prostu wykupić te cyfrowe wersje gier wcześniejszych, które chciałem przejść z PS2. Być może to jest lepsza opcja. No kurde, kusi mnie, żeby pograć w wcześniejsze God of War'y. Pamiętam, że były epickie, pamiętam, że były świetne. Ile w tym prawdy? Nie wiem. Przez te lata to mogłem wszystko sobie zapamiętać już, a... To się nie godzi. Tylko nowi powinni tu być, a tu taki tłum. Jeśli brama jest zamknięta, wydarzyło się to, co najgorsze. Hel jest pełne. Bez Walkirii, które nad tym zapanują, hel będzie stracony. Co to oznacza? Nie rozumiem. Aha, nowa mechanika, którą gdzieś tam odkryjemy później, żeby mu to otwierać do tego drzwi. Co teraz? No, tędy bokiem pójdziemy gdzieś. Gdzieś coś tam poszukamy. Może coś się uda zrobić. To jest? A, myślałem, że będzie czytał te znaki, a... wychodzi na to, że po prostu muszę... przejść boczkiem. No, cześć panowie. Mamy go, dobra. A tu jeszcze jeden. Jezu, jak to po prostu, jak to wydajnie działa.
Aha, skrzynia. Co w nim w środku będzie? Pieniądze same? Srebro. 2500 srebra. Nie wiem, czy to jest dużo, mało. Trudno powiedzieć, co? A, w tym miejscu musimy wskoczyć na górę. To wygląda jak jakiś monolit zepsuty, zniszczony. Jak tak szybko tu dotarli? Czas nie płynie tak samo w każdym ze światów. Zwłaszcza jeśli chodzi o krainę duchów. Co, tak jak nic nie dało. Właściwie na odwrót. W jeziorze dusz czas upływa szybciej niż w Alfheimie, ale w Hel o wiele wolniej niż w Midgardzie. Wybacz, to pewnie mało jasne. Im szybciej mogę wrócić do syna, tym lepiej. A, szybko się uczysz. Ładny cień w ogóle. Wyrenderowany, bo wyrenderowany pewnie, ale ładny. Spalić obiekty nade mną. Co to oznacza? Ale ich szybko mordujemy. A mogę w ten sposób niszczyć wszystkie obiekty? Rozumiem. Żeby walka z bossem? Nie z bossem, ale z kimś tam trochę mocniejszym. O, panie, panie. A dlaczego tak się podziało? Dwóch ich jest więcej? No! Ale mnie dziabnął mocno. Kurde. Gość jest naprawdę mocny. Okej, jeszcze raz zbijaj. Dobra, wbijamy się w temacik i lecimy. No i załatwiony. Trzeba byłoby teraz zginąć. On ma fioletowy pasek życia. Nie wiem, co to znaczy. Czy on jest po prostu troszeczkę mocniejszy? A tak. Nie, to, czekaj. O nie. Valhalla to część Asgardu. Trafiają tam tylko godni. Dzielni wojownicy polegli w chlubnej walce. Do Heli idą zaś ci splamieni hańbą. Zbrodniarze. Tak. I zmarli wskutek chorób, wypadków, starości. Starzenie się jest haniebne. No cóż, na udział w bitwie nigdy nie jest za późno. O nie, w ogóle co za logika, nie? Goście zasłały, że walczyć nie ginie. To jest... To by się pewne państwa ucieszyły, gdyby nie musiały socjale płacić za starych ludzi. No, ale może niekoniecznie tędy mam miałem iść. Gdybyśmy się tam wspięli, moglibyśmy stąd wyjść. Czyli w mitologii nordyckiej po prostu nie ma czegoś takiego jak emerytura, tak? Zawsze jest czas, żeby się ponapierdalać trochę, co? Co za logika, naprawdę niesamowite dla mnie, niesamowite to jest. Co
tędy nie ma, no to czyli którędy? Trochę za daleko. Czyli mieliśmy zrzucić słup, który pozwoli nam troszeczkę wyżej wejść i wtedy móc wspinać się po... Nie wiem, czy to są jakieś wyrwy w skale. Coś tego typu, czy to są runy bardziej, może runy? Trudno powiedzieć. Strażnika pozwoli zmarłym opuścić Midgard? Nie liczyłbym na to, ale przynajmniej nie powinna pogorszyć sprawy. Będzie o jedną przeszkodę mniej na drodze do wewnętrznego sanktuarium Helheimu. Tylko kto ośmieliłby się tam udać? Jak mamy, jeżeli chodzi o ośmielenie się, to my jesteśmy pierwsi. Cały czas ośmielamy się na wiele rzeczy, których nikt więcej by się nie ośmielił. Kratos nie zna po prostu wstydu. W ogóle. Most przeklętych. Oto i strażnik, który pilnuje, by martwi byli martwi. Co to za ustrojstwo? Ten totem kryje w sobie potężne źródło magicznej energii, mocy zasilającej Helheim. Ale ty musisz zdobyć jego serce. Po prostu je weź i chodźmy. Jak? Rozpętaj chaos. Potrafisz, prawda? Pokonaj strażnika mostu. Gdzie nie jest? Dobra, John. Nie kombinuj, gościu, nie kombinuj. Ja pierdziakę, pełnoprawne walki z bossem. Jak to sobie czatu nie włączyłem na live'ie? Włączony czat mam na pewno. Pytanie już mi, dlaczego nie działa. Czasami się psuje ta aplikacja. Ale włączony mam na pewno. Jeszcze raz włączę w takim razie. Kurwa, no... Po raz któryś już ta aplikacja przestaje działać. Jest. Cześć, Jarek. Siemanko. Dobrze, że piszesz. Kurwa, no po prostu jakaś... Ach... Dziwię, że nie działa. No kurde, włączyłem, ale widzisz, nie działało. Bardzo zła wiadomość. Bo wtedy, wiesz, jak ktoś pisze na innych czatach, to ja po prostu nie widzę tego. Korzystam z tej aplikacji, bo jest wspierana najbardziej. No ale widać, to się psuje, no kurde, złośliwość. On tu kombinuje robić? Dobrze, 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 pisz. Kurde, ale dlaczego to nie działa, no? Ale najlepsze jest to, że nie mam jak to bardzo to sprawdzić, bo kurde... Wiadomość testowa się zawsze pojawia. Gorzej z czatami innymi, no. Najpierw to działa, bo przecież był plewi wcześniej, działało. Po czym teraz już nie działa, no. Jakiś w ogóle... Jakiegoś niewyjaśnionego powodu to nie przestało działać, no. To tam u ciebie opowiadam w każdym razie. Dobrze, że napisałeś też. Cześć.
kombinuje. Przez cały czas. Okej. Okej, to dobrze. Cieszę się bardzo. Chciałem, żeby sobie poszedłeś w międzyczasie, ale bardzo miło, że jesteś. Właśnie, no Jarek, właśnie to... Ech, tego właśnie najbardziej nie lubię, no bo jednak... ty wiesz, że czasami takie rzeczy się mogą stać, albo po prostu jesteś na Discordzie i chce ci się to zrobić. No dobra, powiedzmy tak. Nie chodzi, że ty wiesz, czy ty nie wiesz. Chodzi o to, że ty chcesz wiedzieć. Chcesz zrobić coś. Największy problem jest właśnie z ludźmi, którzy dopiero co przyszli. Im się wiadomo, że nie będzie chciało. I to nie chodzi o to, że mówię do nich źle, że są leniwi czy coś. Tylko po prostu wiadomo, że komu by się chciało jakimś losowym ludziom interesować się w taki sposób. No, mogą sobie pomyśleć, nie, on ma w dupie czat i chuj, nie, i tyle, wychodzę sobie. Jednak to by się chciało. Dobrze, dobrze. Dziwne to było. Dziwne było to, że właśnie jak Play pisał, to działało, a teraz przestało działać. To jest dla mnie jakieś takie kompletnie jakieś, nie wiem dlaczego, co tam się stało, czy przerwało połączenie, czy ta aplikacja się sypie, czy co? Niewyjaśnione rzeczy. Chyba się na oglądaniu, bardzo się cieszę. Fajnie, że ci się podoba i zostajesz tak długo, bo to jednak świadczy, że jednak ci się podoba, nie? Bo to tak zazwyczaj wygląda, że jest pewna grupa widzów, która wpada na jakiś czas pogadać ze mną, jest spoko, ale ogólnie nie interesuje się tym moim komentarzem gry, ani nie interesuje się za bardzo grą, którą gram i wtedy jakby ten kontakt nie jest taki taki długi. Kulki, wolę. Skąd to pochodzi w ogóle? No u mnie mitologia nordycka naprawdę zamyka się w oglądaniu tak naprawdę wikingów. No, no, Werka to już w ogóle na maksa brutalnie mnie... Werka na maksa brutalnie mnie informuje o wszystkim. O, fuck, dobra. Czas się gdzieś o coś uleczyć. Kurwa, ajajaj, albo blisko. O wow, ale to boli, jak widzę ten mały pasek na końcu i umieram, to jest takie oła. Ale ta gra jest dla dzieci, więc ogólnie nie zaczyna się nigdy od początku. Dobrze, czy to dobrze dlatego, ponieważ ja gram w tą grę dla historii. Niekoniecznie dla gameplayu, więc ogólnie cieszę się, bo po prostu fabułę mogę dalej poznawać, to jest fajne. Gdzie on się pojawi teraz? A, tam gdzieś. Jak tam wakacje mijają? Wakacje jak to wakacje, no. No, mijają, nie? Ale mi to nie mijają, bo nie mam wakacji. Więc jeżeli chodzi o mnie, no to... Wszystko u ciebie w porządku? Szybko, trzeba wziąć. Okej, okay. Leczenie. W pracy jest spoko. Większość moich pracowników z mojej firmy poszło na urlop. Więc teraz jestem kierownikiem normalnie. Nikogo więcej nie ma tak naprawdę. Jestem kierownikiem. I ten... Fajnie jest, spoko. Jest tu ktoś. Tam jesteś. Cholera. Cholera, no i znowu znikł gdzieś. Czy mogę go trafić? Jest!
Serce, bracie. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. A co za sęp tam w tle patrzy? Jakiś bóg kolejny? Kurde, nie jestem pewien. A jak tam tobie, Jarek, mijają wakacje? Nie wiem, dlaczego R1 pojawiło się po lewej stronie, kiedy R1 jest po prawej stronie. Drzwi interfejs, tu błąd, duży błąd. Powinno się pojawić zawsze po tej stronie, w której jest przycisk. O kurde, trochę to jest brutalne. Ty pobrudzić swoje ręce, bo cały się pobrudzić, kurde. O Jezu, jakie serce ma. Po prostu mijają, jak dzień za dniem. O. Ale jak tamten? A co porabiasz ostatnio? Jakie masz plany na wakacje? Jakieś zadania do zrobienia dla siebie? Jakie cele sobie wyznaczyłeś na wakacje? Do osiągnięcia? Time management jest bardzo ważny. Mam serce. Potrzebuję coś jeszcze? To wszystko. Nie siedźmy tu za długo, co? Kratos. Zeus. Zeus? Mój ojciec. Twój ojciec to Zeus? No to wiele wyjaśnia. Co to za miejsce? Nie wolno ci tam iść. Rozumiesz to? To pójdziemy tam jednak? Jakim cudem tu jest? To niemożliwe. To iluzja. Hel lubi torturować swoich mieszkańców ich własną przeszłością. Powinniśmy wracać do twojego syna. Aha, w ten sposób. Ten zamek otwierają wichry Hel. A takie cele masz. To ciekawe założenie. Ciekawe, naprawdę. Myślałem, że masz może takie bardziej... Improvement? Rozwojowe? Jak się mówi? Kurde. Trochę się już zapomniałem, kurde, z tym językiem polskim, wiesz jak to jest, 2 tygodnie poza polską już się po polsku nie mówi, tak to jest. Nie powinno mnie tu być. Zimno tu. Szybko, daj mi swoje ostrza. Po co? Powiedziałem, że pomogę i to zrobię. Dalej! Mój sprzęt jest w Midgardzie. Zaraz wracam. Chyba ci ich nie podwędził, nie? Masz. Teraz poradzą sobie z wichrami Hel. Wyceluj ostrzami w tę magiczną, świecącą część i rzuć. Teraz wyceluj ostrza w wichrołap. To taka mała kulka wisząca po środku drzwi. Widzisz? Po prostu walnij w nią. Jestem prostym człowiekiem, to wiele do szczęścia mi niepotrzebne. Okej, rozumiem. To nic złego. W każdym razie. Czasem sobie myślę. Ja zazwyczaj mam wiele planów do zrobienia. Za długo nam się zeszło. Osobiście jestem takim typem, który potrzebuje dużo planów mieć do robienia i dużo też celów mam do spełnienia. No ale oczywiście ja to ja. Jak pytam po prostu ciekawości, co tam planowałeś, no bo ja zawsze wakacje korzystałem jako... Znaczy zazwyczaj to mi nie wychodziło, nie? Ale plan był taki, żeby mimo wszystko jakieś ciekawe rzeczy robić. Czy to biegałem, czy to wykonywałem inne rzeczy. Zawsze coś. Uf.
A to już przestało działać? Dlaczego? Nie wiem. Chyba, że ja mogę to przenosić. Aha, ja to mogę przenosić pomiędzy kulkami. Czyli ja tu przejdę i mogę z tej kuli znowu pochłonąć energię i przenieść do kolejnej drzwi, tak? O, wow, chyba tak. W ten sposób to działa. Hej, już rozumiem. A jak tam, Jarek? Nauka programowania albo coś tego typu? I planowałeś gdzieś tam na wakacje pouczyć się trochę programowania? Może coś by z tego wyszło? Powiem szczerze, że ta zmiana w walce z powodu nowej broni, nowej starej broni tak naprawdę, to świetna zmiana. To robi różnicę. Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. Zeus to twój ojciec? Nie teraz. Najpierw musimy się wydostać z Hel. Nie sposób temu zaprzeczyć. W takim razie pokontempluję to w milczeniu. Ten co? Jak się przyznał do tego, że Zeus mój ojciec? Aha, ale co mam teraz zrobić? A drugą kulę potrzebuję. No dobra. Prawda, bo ja stamtąd muszę wziąć to. Ja zazwyczaj proponowałem na odwrót robienie. Znaczy w sensie osobiście, nie? Każdy ma inne podejście do nauki, ale ja zawsze proponowałem sobie takie coś, że to lipiec zapierdzielałem. Znaczy ogólnie zapierdzielałem cały. O. To problem. Znaczy ogólnie zapierdzielałem lipiec i sierpień, bo do pracy było trzeba iść. Ale ogólnie rzecz ujmując, starałem się, żeby ten lipiec bardziej był aktywny niż sierpień. Nie zadziałało. Coś inaczej muszę to zrobić? Chyba tak, w takim razie. Chyba, że muszę wziąć stamtąd przynieść jeden punkt i przynieść ją w tą stronę. Wiesz, tak naprawdę to... Znaczy, ja wiem jak to jest. Jeśli chodzi do szkoły, to człowiek ma dość każdej nauki. Ma to, kurwa, tak w dupie, że nie wiem. Szkoła tak powoduje takie bzdurne rzeczy, że człowiek się nie chce rozwijać w żadnym temacie, bo ma wakacje i chuj, teraz się nie uczę. Przecież a ja jestem po to, żeby odpoczywać. No nic bardziej mylnego. To jest ten czas, kiedy trzeba się czegoś nauczyć w końcu. W odróżnieniu do tego, co szkoła proponuje. Ten. I tak zawsze to wyglądało u mnie przynajmniej, że te wakacje starałem się, znaczy nie chciał mi się, ale starałem się korzystać do czegoś innego. Do jakichś rzeczy. Nauczyłem się czegoś ciekawszego. To, co mnie interesowało rzeczywiście. Też coś było do wejścia. Muszę zrobić, ale co? Ciekawe. Coś z tą kulą trzeba zrobić, ale co? Jeszcze nie wiem. Nie wiem, czy w szkole masz programowanie. Prawdopodobnie teraz dopiero będziesz miał programowanie w szkole, w technikum. No ale jeżeli nie programowałeś nigdy, to będziesz miał szok, powiem ci. Będziesz miał szok. Inside Dead? O, chyba jestem z natury Inside Dead po prostu.
Ale co, jakoś, jakoś inaczej niż normalnie? Nie wiem, może za to, że się dzisiaj nie kąpałem. Ha, bruda, XD. No ja tak serio, to nie, nie kąpałem się. Może zmęczony jestem, kuchty. Znaczy ogólnie mniej śpię. W sensie normalnie mniej śpię niż dzisiaj spałem, więc może jestem po prostu zaspany? Może. Kurde, teraz to nie wiem, teraz się zmartwiłem. Może się będę bardziej starał, co? Ciężko tak. Znaczy, ja nie potrafię przynajmniej. Niektórzy potrafią tak udawać, że lepiej bądź gorzej się czują. Ja niestety nie za bardzo. Mi to nie wychodzi. Znaczy, zazwyczaj jest duży problem, ponieważ... Kurde, on mnie nie chciał bić, a go zaatakowałem samemu. O wow, to nie był zbyt dobry pomysł. Zginę od... Tak, zginę od gościa, który samemu zaatakowałem. No nie wiem, czasami mam taki moment, w którym ktoś mi mówi, ej, wiesz co, ogólnie to przymulasz. A ja wtedy takie, co? Naprawdę? No, kurde. No to ja właśnie w ogóle się nie nadaję do pracy kreatywnej. W sensie na co dzień nie nadawałbym się w ogóle do pracy w zawodzie kreatywnym, ponieważ ja po prostu, jak mam dzień kreatywny, to jestem kreatywny. Jak mam dzień niekreatywny, to wychodzi tak jak teraz. No niby okej, niby spoko, ale nie jest jakoś idealnie. Takie mam wrażenie. Ale widzę, że zacząłeś kurs angielskiego, bo taki different, dead inside. O, dobrze. Język bardzo potrzebny, angielski. Dużo bardziej potrzebny niż polski. Jakby się chciało, czy nie, tak niestety jest. No nie wiem. Znaczy, czuję, że mam coś na gardle, jakby takie... Taką chrypę jakby, coś tego typu. To może o to chodzi, o ten dźwięk, czy bardziej o ten... O mój... Może pewnie o wszystko chodzi. W każdym razie to pewnie się ze sobą bardzo mocno łączy. Natomiast... Okej, okay, może po prostu jestem niewyspany. Jest taka opcja. Mam nadzieję, że to tak nie przeszkadza, bo tak to się... Teraz się zacząłem zastanawiać, czy to jest taki duży problem, bo może rzeczywiście w takich dniach nie powinienem po prostu streamować. Znaczy ogólnie... to jest trudny temat. Bardzo trudny temat. No bo w sumie... Streamowanie traktuję jak takie po prostu granie. Jak gram, to streamuję. Do tego stopnia, że kiedy normalnie chcę włączyć jakąś grę i pograć, to myślę sobie, nie, dobra, ja dzisiaj nie gram, bo ja wolę to na streamie pokazać. Kumasz, o co chodzi, nie? Wolę to na kanale nagrać. Wolę to, żeby na YouTubie się pojawiło. Ale jednocześnie nie mam ochoty streamować ani nagrywać, więc wtedy w ogóle nie gram. Więc to jakby takie... To jest takie zamknięte koło, zaczyna się robić. W momencie, w którym ja mam ochotę jakąś grę zostawić sobie na później, no bo chcę ją pokazać na streamie, ale jeszcze z innej strony nie będę teraz tego robił, bo nie mam ochoty nagrywać i wtedy to się tak robi, że jest duża kupka gier, które chcę przejść, ale jeszcze nie przechodziłem, bo czekają na swój moment. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi. Czy jesteś w stanie to tak... Czy miałeś takie uczucie może? Jezu, bo jak tak mówisz, jak się tak mówi, że czy jesteś w stanie tak, tak pejoratywnie sugeruje, jakbyś... Czy to ktoś tak intelektualny jak ty jest w stanie w ogóle coś tego powiedzieć? Nie o to mi chodziło. Jakoś tak to dziwnie mogło zabrzmieć, więc... No, jeszcze się dość szybko wycofałem z tego tekstu. No. Jesteś! Wracaj szybko do swojego dzieciaka! Wracaj szybko do swojego dzieciaka. Dobra, spokojnie. Kurde, ale może rzeczywiście coś jest na rzeczy. Nie zwlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. No jak tam się czujesz, Jarek, w ogóle co tam opowiadasz ciekawego, co ostatnio robiłeś w zeszłym tygodniu w ogóle? Może słowo niedostępny, no bo jestem w nim, to chyba niedostępny, nie? Nie, co tu, ja jestem wyspany właśnie, to jest ten problem, że jestem wyspany, no. Poszedłem spać jeszcze o 12 w nocy, wstałem gdzieś o 8, to właśnie zaskakująco jestem dobrze wyspany.
To jest ten problem, widać. Widać lepiej działam, kiedy jestem... Jestem ogarnięty bardziej, kiedy jestem zmęczony. Być może. Jestem bardziej taki rozespany, aniżeli zaspany. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego co. A wczoraj też nie piłem jakoś dużo, bo wczoraj to wino wypiłem. No to jest. Połowę wina wypiłem naprawdę, bo ta pół na pół piliśmy. Sporo cię z nimi łączy, prawda? Więc to nawet też nie jest tak, że to jakaś alkoholizacja zeszła ze wczoraj i jeszcze cały czas działa, bo to tylko wino, więc. Musi się dowiedzieć. Nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie, a także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym mówić. W porządku. Zabraniam mi się o tym mówić. Kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszyłem go. Albo żem go popsuł. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, capnąłem kilka haustów wichrów Hel, co by nie był tylko. Kacyk powinien. Co ty gadasz? Teraz możesz Kacyk powinien, tego też nie słyszałem. Powinien kaca mieć? No już naprawdę, to trzeba być dobrym zawodnikiem, naprawdę dobrym zawodnikiem. Nie. To na pewno nie o to chodzi. Może coś takiego bym lepszy w sumie? Witalność plus 6. Trochę tej witalności jest, ale 4 mi obrażeń, wolałbym nie. Może lepiej to ulepszę? Wybierz. Okej, czy teraz jestem mocniejszy troszeczkę? 3 życia więcej mam. O, wow. Ja akurat jestem akurat kacoodporny, w sensie nigdy jeszcze kaca nie miałem. Zdarzało mi się pić dużo alkoholu, jeżeli była jakaś taka, nie wiem, wesele na przykład. To jest chyba taka najlepsza okazja, nie? Tak mi się wydaje. Nie traćmy czasu. Skorzystaj ze skrótu między światami. Śmiało! W każdym razie nawet wtedy nie miałem takiej sytuacji, żebym miał kacę. Aha, to też będzie ważne. A nie ubrałem go w końcu. A jak go ubrać? Dobra, za chwilę będę ulepszał dalej, ale muszę to zmienić w takim razie. Okej, trochę mocniejszy. Jeszcze trochę zobaczę, coś może jeszcze mogę ulepszyć. Dzieciaki są twarde. Gdy byłem w jego wieku, odrąbałem sobie głowę i nic mi się nie stało. Odrąbałem sobie głowę i nic mi się nie stało? What the fuck are you talking about? A, przy rzucie się leczę? I to jest bardzo fajne. Uderzeniem kata. Uderzeniu kata. Co to jest uderzenie kata? Na pewno rzucanie jest spoko. To jest na pewno fajne. Mała tarcza daru obrony, nie, dar łaski, czas odnowienia przy każdym zabójstwie. Przypływ szału przy zabójstwie, to może być dobre. U ciebie jest duszno, ale co, jest gorąco, w sensie jest dosyć ciepło i duszno, i pochmurnie. W Deutschlandach, nie wiem jak w całych Deutschlandach, ale u mnie jest w Niedersachsen, czyli tej Dolnej Saksonii, mam teraz chyba... Kurde, tam było 18 stopni, 20 stopni było, chyba 18, coś tego 18 stopni było za oknem. Teraz może trochę więcej, no też 2 godziny minęły. Natomiast dzisiaj naprawdę nie jest gorąco.
Pochmurnie bardzo mocno i wczoraj padało. Furia. Toż może i furia w sumie. Talizman. A co to jest talizman? Ja w ogóle to używam? Talizman. Ja chyba nie używam za bardzo. Ulepsz. Ostrza chaosu. Jak mogę je ulepszyć? No jakoś tam ulepszyłem. Lewiatan. A lewiatan jak mogę ulepszyć? Aha. W ten sposób to działa. A ja ulepszam to tym samym? Mroczny płomień. Aha, okej, w ten sposób. Czyli ja ulepszam jakimiś innymi rzeczami, dobra. A, suche powietrze. No, dziwne, dziwne. Kurde, dziwna pogoda, powiem szczerze. No ale u mnie też rzeczywiście coś jest nie tak. Mogę lepszyć tułów zawsze, fajnie. Czy ja ulepszyłem nie to, co ja noszę? No. Mam nadzieję, że nie, bo to byłoby bardzo niefortunne, jakby tak się stało. I złoto potrzebuję, nie mam tego. A tu? Aha, czy pierwsze ulepszenie potrzebuje takich skłonników, a później kolejne potrzebuje jeszcze więcej. No ciekawe, czy to w ogóle ma jakiś sens, czy to jakoś sensownie działa. Kup szybkie runiczne ataki topora. Takie coś może? Fajne nawet. Zaklęcia mogę kupić. Okej, Jarek, ale dzięki, że wpadłeś. Mam nadzieję, że tam kciuka w górę zostawisz. Ale powiem ci, że fajnie, że wpadłeś. Bardzo mi miło. Trzymaj się tam i leć dalej. Załatwiać swoje sprawy. Powodzonka w każdym razie, jeżeli coś tam będziesz miał się do zrobienia. A, kamień wskrzeszenia. Fajny nawet. O, wow. Z dużą ilością zdrowia przywracam. Dlaczego to jest tańsze? Nadzwyczajny kamień skrzeszenia jest tańszy? Aha, pewną ilością szału. Fajne. Zarąbiste. Może się przydać. A zasoby? Jakaś miękka stal. Łuski węża. Sprzedaj, niekoniecznie. Nie, okej. Polepszane. Lecę dalej, bo dziecko moje umiera. A ja sobie ulepszam rzeczy. Fajnie. Wcześniej nie miałem na to czasu. Na szczęście teraz mam. Teraz tak. Idziemy stąd. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. No idź, bracie. Zły przycisk. Spokojnie. Nie zepsuło się. Ja po prostu zły przycisk kliknąłem.